Hejka, witajcie na moim kanale, ja jestem Roxana i dzisiaj zapraszam Was na nowiuteńki odcinek. Jeżeli jesteście fanami muzyki, jeżeli znacie największe hity, to ten odcinek może być dla Was wielkim szokiem i zaskoczeniem. A dlaczego? To przekonacie się nieco później. Zapraszam Was do oglądania, zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami na moim kanale. I co więcej, ten odcinek ma zapoczątkować tak naprawdę serię, która będzie siedziała na moim drugim kanale, dlatego zostawcie tam również suba. Będzie to seria, w której oglądamy sobie występy w Britain's Got Talent, czyli brytyjskim Mam Talent. Najlepsze perełki, niesamowite występy niemuzyczne. To właśnie będzie na moim drugim kanale. A jak będą jakieś takie totalnie perełki wokalne również, to zobaczycie odcinek wtedy tutaj. Dlatego koniecznie zostawcie suba na obydwu kanałach, jest to bardzo ważne. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie takie programy typu Talent Show. Wbijajcie też na Insta, tam nowe foty z sesji wiosennej. A teraz już Was zapraszam do tego odcinka. Ja już mam słuchawki i przechodzimy do tego występu. Dajcie mi znać, czy wiedzieliście o tym wcześniej, czy nie, co zaraz się wydarzy. Jestem bardzo ciekawa. Powiem Wam szczerze, że ja nie wiedziałam i byłam w totalnym szoku, naprawdę. Dlatego już po prostu zobaczmy. Welcome. What's your name? My name's Lauren. And where are you from? From Brooklyn, New York. Is that right? Yes. So why Britain's Got Talent? Most of my favorite singers are from the UK, so I thought I'd come pay a visit to you guys. No dobra, mamy dziewczynę, która przyszła sobie do Britain's Got Talent. Na razie mamy tutaj taką gadkę z Simonem. Nic nadzwyczajnego, ale zobaczcie teraz. Okay, so Lauren, tell me a bit about you. I think some of you guys have actually heard my voice, but you don't know my face. I to jest szok. Mówi ona, że większość ludzi słyszała jej głos, ale tak naprawdę nie znają jej. Nie znają jej imienia, nie znają jej. Chociaż imię może znają, ale nie znają jej. Dlaczego? I sang the song Never Enough on The Greatest Showman. No. Oh my God! Simon w szoku. Blew their minds! Oh my God! So I was hired to do the reference vocals for the actresses, so they could learn the songs. And so they had me come in and sing Never Enough, and it really was Rebecca Ferguson, who plays Jenny Lind, who said, I think that Lauren should sing the song, and I'll lip sync. So you've sang one of the biggest songs of all time. You've now revealed it wasn't the actress who sang the song in the movie. It was you singing that song. So why didn't you get that big deal? No właśnie. After wyszło na to, że to właśnie ta kobita, ta dziewczyna śpiewała tą jedną z najbardziej ostatnio znanych piosenek, czyli Never Enough. No kto jej nie słyszał, dajcie znać w komentarzu. Ale na pewno większość z Was widziała ten właśnie musical The Greatest Showman. Ja kocham po prostu te piosenki z tego musicalu. I tam była piosenka Never Enough. I tak naprawdę w filmie pokazane jest, że to śpiewa ta aktorka. Generalnie widziałam, że przy piosence było napisane, że jest to Lauren Allred, ale myślałam, że to jest ona. Ale tak naprawdę prawdziwy głos jest od tej kobiety i to ona jest Lauren Allred. The song. I was more comfortable singing behind the scenes, but I feel kind of like the song was meant for me and I'm kind of ready to put a face to the song. So I'm here to do that. No i teraz ona mówi, że jest gotowa, żeby tak naprawdę nadać twarzy tej piosence. Teraz ona chce, żeby po prostu, wiecie, ta piosenka była kojarzona z nią, bo to jest jej piosenka. Uwielbiam tą piosenkę. I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. Stresuję się. Set off a dream in me. Getting loud and now. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? Cause darling, ja od początku miałam takie
czy to aby na pewno ona śpiewa tą piosenkę, czy nie ściemnia coś tutaj, bo powiem szczerze, że na początku mocno słychać, że drży jej głos, jest bardzo zestresowana, tak naprawdę, że wydaje mi się, tutaj widownia i też jurorzy mają wielkie wymagania co do tego występu, dlatego że, no, jednak Never Enough, jest to piosenka tak zwana kobyła, dlatego wszyscy oczekują, że tak naprawdę, jeżeli ona ją śpiewa, to zaśpiewa ją na najwyższym poziomie, dlatego no nie dziwię się, że tutaj jej głos drży. All the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands can hold the world, but it'll never be enough, never be enough. You've got to start an ovation already. To jest naprawdę trudna piosenka. Powiem wam, że ja jestem w totalnym szoku, że ona tak łatwo przechodzi już poza tym, że przez rejestry, przez te góry, doły i doliny, to ona jeszcze wymaga bardzo dobrej pracy oddechu, ta piosenka, i wow, wow, szacun, naprawdę szacun, wow. Jurorzy, ja i widzowie są naprawdę w szoku po tym występie, ale posłuchajmy opinii. Wow. O, i muzyczka też z tego filmu, to jest inna piosenka chyba. Million Reasons? Nie. Million Dreams? Coś takiego? Tak. No tak, Golden Buzzer tutaj jest. O, zasłużyła. Mega. Tutaj Amanda mówi, że ona była tak mocno emocjonalna na samym początku,
była wzruszona, wręcz właśnie się stresowała bardzo i to było słychać. No naprawdę zasłużyła na ten golden buzzer. Absolutely shaking. I can't believe I've had this incredible opportunity to give you your moment to shine, because this is it. Ojej, naprawdę Amanda jeszcze do tego jest taka urocza w tych swoich opiniach, gdy mówi, że jest naprawdę przeszczęśliwa, że mogła dać jej ten właśnie moment, żeby mogła zabłysnąć, żeby wszyscy zapamiętali tą twarz powiązaną z tą piosenką właśnie Never Enough. We were just in palm of your hand from like the first note. I can't think there's been many experiences on the show where we've ever had that feeling. Tak, takich emocji i w ogóle takiego zaskoczenia jeszcze nigdy nie było w Britain's Got Talent, dlatego nagrałam ten odcinek. Dajcie znać, czy was zaskoczyłam, czy nie bardzo. Feels like a superstar's arrived. Like it transcended, it was otherworldly. Yay. This is so well deserved because seeing somebody else sing that song in that movie and not have the recognition of doing one of the most incredible vocals ever. And now for you to kind of reveal yourself to the world, it was actually one of the most incredible audition moments I've ever experienced. I'm speechless. Aż mam ciary. No tak, Simon właśnie to jeszcze bardziej podkreślił, że to jest taki jeden z najbardziej nieprzewidywalnych momentów w tym programie i docenia bardzo to, że to jest jej moment, wiecie, że mogła teraz odkryć, pokazać swoją prawdziwą twarz i że to jest mega też niesprawiedliwe, że wszyscy myśleliśmy przez tak naprawdę chyba 2 czy 3 lata, bo nawet 4 ten film już ma, że kto inny ma taki niespotykany, piękny i bardzo bogaty głos, a to jest właśnie ta kobita. So happy. Timing in life is everything, and maybe this is your moment now. Congratulations. Ja myślę, że ona może wygrać. Ja myślę, że ona może wygrać ten Mam Talent, dlatego że to jest, wiecie, nowa edycja. Ja będę śledzić to na bieżąco. A jeżeli wy chcecie śledzić kolejne odcinki właśnie z Britain's Got Talent, to będą się pojawiać na moim drugim kanale. Więc koniecznie tam wbijajcie, zostawcie suba. Taki też kolejny odcinek przygotowałam i właśnie odlatuje na mój drugi kanał, dlatego koniecznie zobaczcie. Zostawiam wam go tutaj gdzieś na karcie u góry. Wbijajcie, a już teraz żegnam się z wami. Dajcie znać, co myślicie o tym występie. No i widzimy się w kolejnych odcinkach już niedługo. Pa!